Konkretne dwa posiłki niskowęglowodanowe, chociażby dla osób z insulinoopornością, osób, które chcą się odchudzić, a wybitnie dla osób chorujących na cukrzycę typu drugiego. I jeżeli jeszcze nie wiesz, co na tym kanale się wyprawia, to generalnie zostanie Twój mózg rozwalony, jeżeli usłyszysz, co trzeba jeść, żeby długoterminowo i zdrowo schudnąć i wycofać choroby metaboliczne, tak, jakby, tak jak insulinooporność, tłuszczenie wątroby, nadciśnienie, cukrzycę typu 2 i parę innych... Na H. No, na pewno, żeby wyzdrowieć, to trzeba hamować, się. to też jest na H, i zacząć myśleć niezależnie. Niezależne myślenie polega na tym, że trzeba odejść od jedzenia sześciu posiłków i od myślenia, że choroby jedzeniozależne zależne można wycofać jedzeniem. Nie jest dokładnie odwrotnie, trzeba ograniczać jedzenie, ale też w mądry sposób. I bardzo ważna informacja na końcu, jak zwykle, yy, praktyczne wskazówki, jak sobie w tym życiu niskowęglowodanowym radzić, jak ten styl życia wprowadzać w twoje życie po to, żeby długo i pięknie żyć. Dowiesz się, jak my komponujemy i jak my zalecamy naszym pacjentom komponowanie posiłków niskowęglowodanowych. Jedzie. No to czas start. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy i nie wiesz od czego zacząć, to specjalnie dla Ciebie napisaliśmy książkę Metoda Odchudzania Braci Rodzeń. Znajdziesz w niej wszystkie informacje niezbędne do tego, aby odzyskać zdrowie metaboliczne i zdrowo schudnąć. Aby ją kupić, rozwiń opis tego filmu i kliknij w link. A jeżeli jesteś z nami od dłuższego czasu i podoba się Tobie to, co robimy jako znani, znani YouTuberzy, to ta książka na pewno się Tobie spodoba. Kupując ją, wspierasz naszą Niezależną działalność edukacyjną, za co bardzo dziękujemy, można pięknie żyć. Posiłek numer jeden z książką się posiłkuje Metoda odchudzania braci rodzeń na stronie 165 tabela, kilka posiłków. Jeden posiłek. Zobaczcie. Jak mówiliśmy w poprzednich filmach, najważniejszy numer jeden, źródło białka, najczęściej jest to mięso lub jajka. Celujcie w minimum 3-4 porcje mięsa, mięsa mniej więcej wielkości tali kart. No tak, mniej no to, więcej. No to talia weź ma, 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 kart. masz przed sobą talerz. Wyobraźcie sobie przed sobą talerz, czyli zasiadacie do, do pierwszego posiłku i co na tym talerzu kładziesz? Ja na tym talerzu kładę to w zależności od mhm. tego, co ja chcę. Um, no to na przykład dwa kawałki boczku lub dwie, trzy kiełbaski. No ja, ja kładę akurat 5 kiełbasek, bo to jest moja ilość. 5 kiełbasek od lokalnego rolnika kładę Na e, tym talerzu. E, dodatkowo teraz mam, e, m, ale to na końcu Wam powiemy, co my mamy. E, w książce jest napisane, słuchajcie, dwa, dwie, dwa, trzy jajka usmażone na maśle z dodatkiem sera żółtego. Na przykład mhm. to jest świetny pomysł. E, dodatkowo kawa lub herbata ze śmietanką, jeżeli lubicie. Pamiętajcie, taką śmietanką 30%. Tak jest. I kiedy już, już masz przed sobą albo fizycznie talerz, albo w wyobraźni talerz, żeby zrozumieć, jak ten posiłek niskowęglowodanowy ma wyglądać, to do tego na przykład wyobraź sobie na talerzu pokrojoną paprykę albo podsmażone pieczarki. Yy. I to jest fajny dodatek do tego mięsa, do chociażby do tego, o którym ty przed chwilką powiedziałeś. No i tutaj w, w pierwszym posiłku, no, musi być źródło tłuszczu. Pamiętajcie, my nie promujemy tej klasycznego stylu niskowęglowodanowego keto, które mówi, że musi być, musicie się zalewać tłuszczem. Nie, to nie jest metoda odchudzania braci rodzeń. Jeżeli ktoś mi mówi, że nie jest w stanie przejść tego tłuszczu, który promujemy, to nie słuchacie nas. To są jacyś inni ludzie. Nie mówię, że czy... źle gadają ale 80 na 20, czyli ta klasyczny styl keto jest oparty na tym odwracaniu padaczki lekoopornej, nie da się tego nijak przypiąć do dzisiejszych czasów, trzeba to zmodyfikować, podać w innym procencie, a najlepiej właśnie zgodnie z tym co my mówimy, czyli numer jeden ograniczamy węglowodany, numer drugi zadbaj o białko też na talerzu, numer trzeci... Dodawaj tłuszcz do smaku i do sytości, ale nie na siłę tak. do 80%. I oczywiście wybijcie sobie z głowy makro, makra. Nie liczymy i nie skupiamy się na zasadzie, a no rzeczywiście usłyszałam, bo czytałam, że 80% tłuszczu trzeba tam dolać. No nie, to jeszcze raz powtarzamy, nie skupiamy się na tym, tylko jemy głównie białko, ograniczamy węglowodany, a tłuszczu się nie boimy, ale nie dolewamy go. Dlatego piszemy w ten sposób, na przykład, bo słuchajcie, tłuszcz może być już w białku, czyli... Tak naprawdę tym pierwszym krokiem załatwiamy tłuszcz, ale może być na przykład boczek, jajka mają w sobie tłuszcz. Ale jeśli wasze źródło białka nie jest tłuste, to wtedy dodajcie trochę tłuszczu w postaci masła, mhm. śmietana, ser lub orzechy. Tak jest, dokładnie tak. Co jeszcze, no to już zobaczcie, jak wygląda talerz. Talerz wygląda po pierwsze smakowicie, talerz wygląda zdrowo, ale oczywiście, jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz no to generalnie już prawdopodobnie drżą yy, yy, Ci ręce ze stresu, no bo przecież całe życie wmawiano Tobie, że to od tego boczku, biedny człowieku, Ty jesz, że to od tego tłuszczu, biedny człowieku, Ty jesz, a tak bardzo lubisz jeść kurczaka przysmażonego z tą skórką, którą całe życie kazali Ci ściągać. No słuchajcie, my tu jesteśmy po to, żeby te mity odczarować i żeby odszczekiwać za innych te nieprawdy, które wmawiali nam przez całe życie, szczekaj. Dawno nie szczekałem, także wyszedłem z wprawy, ale mogę zaśpiewać jakąś piosenkę, nie w tym filmie, jak się przygotuję, bo w tym filmie mówimy o posiłku niskowęglowodanowym, a jednym z elementów są warzywa, ale pamiętajcie, w razie potrzeby warzywa są ważnym elementem jedzenia, ale nie może to wyglądać tak, że nagle wpycha wam się różne rzeczy pod wpływem tego czy tamtego przekazu, tej czy tamtej ideologii. Są dni, kiedy jemy warzywa, są dni, kiedy nie mamy ochoty na warzywa, są dni, kiedy jemy mięso, są dni, kiedy nie mamy ochoty na mięso. Róbcie to, co czujecie i na stylu niskowęglowodowym nie słuchajcie nikogo, nas też nie słuchajcie. No to. Ważne. Jeżeli już... Mhm. Jeżeli już nas słuchacie jednak i nie odeszliście od tego tak zwanego monitora, to dlaczego ten posiłek, o którym powiedzieliśmy, jest tak ważny dla osób, które chcą schudnąć, wycofać insulinoporność, wycofać inne choroby metaboliczne? Dlatego, że taka konstrukcja jedzenia sprawia, że dzięki temu, że tu jest nisko, niska ilość węglowodanów, a węglowodany. Podwyższają insulinę, im mniej węglowodanów, tym niżej podskoczy insulina po jedzeniu. No a insulinooporność to choroba wynikająca z zbyt dużej ilości insuliny. No logika, słuchajcie. Masz przyczynę, to wycofujesz yy, przyczynę choroby, a nie mając przyczynę, yy, leczysz objawy. No generalnie system leczenia chorób metabolicznych skupia się na objawach, a nie na przyczynach. Na początku tego filmu mówiliśmy o dwóch posiłkach, czy o jednym? Yy, yy. O dwóch. Gdybyśmy czasami mówili o dwóch, no to jedziemy w takim razie po kolejny przykład książki, strona 165, drugi posiłek. Oczywiście, zaczynamy jeszcze raz, spokojnie, trzeba to wypracować tutaj nawyk. No to jedziemy mięso lub inne źródło białka jakieś 3-4 porcje mięsa. No tak, wielkości talii kart, tak napisaliśmy, bo to jest takie obrazowe. Talia kart ma mniej więcej no o tyle, więc tyle mięska dajemy. To może być na przykład 4-5 kawałków smażonego kurczaka lub ryby. To jest białko, i za białkiem najczęściej idzie tłuszcz. Dalej, zielone warzywa, na przykład może być awokado, może być pomidor, mogą być inne warzywa, które mogą być polane sosami, na przykład jakimś sosem serowym. Oczywiście nie mówię o tym sosie z proszku zalanego wodą, i tam sera to nikt nie widział. Tylko naturalne produkty, wybierajcie, naprawdę można znaleźć. W, na półkach supermarketów naturalne, w mniejszości oczywiście, bo wszystkie inne są nienaturalne, podrobione, sztuczne i przetworzone. I teraz, załóżmy, że właśnie przychodzi ten moment na drugi posiłek i, na przykład, no, pierwszy posiłek był mięsny. No to zmień sobie ten posiłek, zamień na przykład na posiłek, który ma w sobie warzywa, a na warzywach są sery tłuste. I taka fajna sałatka z takimi kuleczkami mozzarelli, z serami, z warzywami, polane jakimś fajnym sosem. I to jest fajne danie, jako drugi posiłek niskowęglowodanowy. I najczęściej wystarczy tobie tyle, bo jeżeli twój mózg już przestanie wierzyć tym kłamstwom i ściemom, że trzeba jeść co trzy godziny, no to jesteś w domu, witasz się z gąską, którą potem i jesz. A jak już e, zrobisz to, co mówi Mateusz, no to fajnie będzie, jak przy okazji walniesz w kciuka, e, bo ten kciuk jest gwarancją tego, że dzięki Tobie wiele osób zmieni swoje zdrowie metaboliczne na plus. No bo ta informacja dotrze do większej ilości osób, za Wt co dziękujemy. Wtedy też bezduszne algorytmy YouTube'a podeślą ten film dalej i dalej. Dalej i dalej, no to idźmy dalej do praktycznych wskazówek, bo o to chodzi, żebyście Wy te. Nasze wskazówki wrzucali w swoje życia, które przecież są często całkowicie inne niż nasze. No dobra, czyli ja wstaję sobie rano, idę sobie pracować, pracuję i jak najdzie mnie ochota na jedzenie, czyli o godzinie 13, 14, czasami o godzinie 15, to moją myślą głównie są jajka jako pierwszy posiłek. Najczęściej są to 4 lub 5 jajek. Yy, ostatnio tak mam, na miękko i ja tak się za bardzo nie ekscytuję tym niedząkiem, więc po prostu robię sobie 4-5 jajek na miękko, ewentualnie przegryzam papryką, pomidorem i bęc po robocie. A to coś jest niesamowitego, bo ja ostatnie tygodnie faktycznie zajadam się jajkami na miękko, tylko moja liczba to 5 i codziennie robię sobie jajka na miękko. Jeżeli się interesowało was, jak to ja robię, no to uwaga, przepis na jajka na 100% na miękko to jest taki, że wrzucamy jeszcze przed włączeniem w garku tej wody na płycie indukcyjne, już tam są jajka, włączamy do momentu, kiedy zaczynają się gotować. I od momentu, kiedy zaczynają się gotować, włączacie równo na półtorej minuty, i równo po półtorej minucie wciągacie z płyty indukcyjnej i dajecie pod zimną wodę do zlewu. 100% jajka zarąbiste, miękkie. I do tego u mnie idą właśnie jakieś kiełbaski, może jakiś boczuś. Może jakiś kurczaczek, jakieś inne lub paróweczki też są takie okresy, gdzie wchodzą na salony z serkiem takim żółtym, topionym. Ta. Już pod wpływem temperatury I, później. I to bardzo często wystarczy, to co ty? Bo te, po, po tych pięciu jajkach, załóżmy, że ten drugi posiłek mój jest najczęściej właśnie mięsny albo mięsko mielone, albo mięso czerwone. Yy, w różnej postaci, w różnej formie, albo rybka. I to jest taki główny posiłek. Najczęściej gdzieś tam o godzinie 17, może 18, w zależności, kiedy był pierwszy posiłek i kiedy poczuje potrzebę jedzenia. I tak to się prawdopodobnie wtedy kończy, zaraz po tym obiedzie tak zwanym obiedzie czy drugim posiłku, może być jogurt naturalny z borówkami yy, i kończy się yy, tak naprawdę jedzenie. Myślę, że dla wielu osób problemem mogą być jednak wyjazdy. Ale jeżeli mieszkacie w, w, w miejscu, gdzie jest to śniadanie do noclegu, no to teraz już żyjemy w czasach, kiedy tak naprawdę to jest ułatwienie. Bo jedyny problem to jest przestawić sobie w głowie i w praktyce okienko. Po prostu zamiast tej 14, 13, jeżeli tak było w domu, zaczynacie jeść, jeść o 8, czyli nieco wcześniej. A tam macie szwedzki stół, czyli jajeczka w każdej postaci. Tam jest mięsko w różnej postaci, tam są e, ostatnio w miejscu, gdzie byłem, to były kiełbaski własnej roboty z lokalnej wołowiny. Takie cuda teraz się e, dzieją, więc spokojnie można jeść te rzeczy, nawet prościej niż w domu, bo można, tylko wyciągasz moż, rękę. Można, można, no ale też na pewno można pięknie żyć, słuchajcie. Można.